Chcę tu pójść. Wyobraźmy sobie taką sytuację. Jesteśmy nad morzem. Patrzymy na morze, nad morzem leci mywa i widzimy, że przestała się poruszać. Tak, zawisła jakby w jednym miejscu. Swoją drogą, ile ruchu musi wykonać, żeby się nie ruszać, żeby być w jednym miejscu. I nagle ciach spada w dół. To są takie dwie sytuacje dwóch różnych czasów. Czasu akcji i czasu kontemplacji. Dla sztuki, a zwłaszcza dla muzyki, która jest sztuką czasu, niezmiernie interesujące. Może słyszeliście o takiej sytuacji, w której wybudowano specyficzny dom w Warszawie. Chodzi mi o dom Kereta, zbudowany pomiędzy dwoma budynkami, wtłoczony pomiędzy nie, a ma szerokość tylko drzwi razem z futryną. I ten dom okazuje się, że jest funkcjonalny, nadaje się do mieszkania. No można powiedzieć, pomysł nieprawdopodobny, niemożliwy, nie do zrealizowania. No i właśnie w sztuce takie pomysły, niemożliwe, nie do zrealizowania, są fantastyczne. Na przykład podążanie nieistniejącą ulicą. Pamiętam spotkanie Pauli Jaszczyk, malarki. Spotkanie na jej wystawie obrazów pod tytułem Meandry. 12 ich było. Chodziłam, oglądałam te obrazy i usłyszałam je na kwartet smyczkowy. No nie pytajcie mnie, dlaczego na kwartet smyczkowy. Tak je usłyszałam. I pomyślałam sobie, że byłoby super napisać muzykę, która będzie się odnosiła do malarstwa. To bardzo ciekawe działać na pograniczu sztuk i czerpać inspiracje z jednej sztuki do drugiej. To jest ten świat, na który myślę, że każdy artysta jest uwrażliwiony. No i całe szczęście, że otacza go różna rzeczywistość, ciekawa rzeczywistość z różnymi elementami. Dzięki temu spotkaniu powstał utwór na kwartet smyczkowy zatytułowany Kilka spojrzeń na Paulę.
postanowiłam na pewnym etapie napisać teksty do własnych utworów sama, ale też skorzystać z tego, żeby te teksty ująć w różnych językach. Dlaczego? Bo tekst w danym języku jest w pewien sposób zanurzony w kulturze, w jakiś sposób nacechowany tą kulturą, jakieś dźwiga jakieś skojarzenia. No, jest w nim coś więcej niż ten tekst właśnie. Co więcej, język to także zjawisko foniczne, które ma swoją brzmieniowość. No i to oczywiście też wpływa na wyobraźnię kompozytora. A więc sięgam po tekst w języku obcym, bo jestem głęboko przekonana, że tekst w języku niemieckim, francuskim czy włoskim spowoduje powstanie innej muzyki. Że tekst wpłynie na dobór dźwięków, na wykreowanie tego właśnie świata, który wokół tego tekstu i wokół jego brzmieniowości i jego kultury jest skupiony. Tak powstało kilka utworów, które tworzą w tej chwili taki cykl, który się rozrasta. Pierwsze z nich to są dwie pieśni napisane do tekstu w języku niemieckim, Żal i ból. I właśnie ten niemiecki został wybrany po to, żeby te silne, mocne uczucia, kojarzące się trochę z romantyzmem niemieckim, wyrazić w tym właśnie języku. On się wydawał mi szczególnie przydatny do tego, żeby właśnie te emocje wyrazić. Jeszcze innym utworem w języku obcym był utwór na chór, także istniejący w wersji na sekstet wokalny, do tekstu angielskiego. Utwór nosi nazwę The Struggle Between Winter and Summer i powstał z inspiracji parodią napisaną przez Ezrę Pounda. Ezra Pound napisał po angielsku w staroangielskim parodię tekstu ze znanego zabytku muzycznego, mianowicie z kanonu Summer is Icumen In. On napisał, tak jak tamten kanon mówi o urokach lata, tak Ezra Pound napisał o strasznych doznania zimą. Tutaj siecze, śnieg tu szczypie, mróz, chlapią na nas samochody jakimiś strumieniami lodowatej wody. No po prostu jest fatalnie. Tak fantastyczny tekst spowodował, że pomyślałam sobie, to byłoby fajnie napisać podobnego rodzaju tekst, który by rzutował na te wszystkie dziwne, może niekonwencjonalne akcje dźwiękowe wypowiadane głosem ludzkim.